Tak jak obiecywałam, teraz już, no myśmy się troszkę zagadali. Teraz moim gościem jest pan Piotr Jóźwiak, pan Michał Przybyski, Łukasz Burdy. Musiałam sięgnąć, żeby na pewno się nie pomylić, a będziemy mówić o Reset Music Festival, który już niedługo w Poznaniu, a właściwie w całej Wielkopolsce. Panie Piotrze, co to jest za festiwal? Kogo musimy zachęcić? Jakich poznaniaków? Zakochanych w muzyce? Znaczy może tak, dobrze by było zacząć od tego, że dzięki uprzejmości tutaj klubu Reset postanowiliśmy wspólnie wziąć taką inicjatywę i zaprosić wszystkie młode zespoły z Wielkopolski na razie, aczkolwiek zgłoszenia są już w tej chwili z całej Polski, z Czech również, jak i spoza. Na razie chcielibyśmy, żeby to miało charakter cykliczny, w którym biorą udział zespoły amatorskie, które nie są związane kontraktami płytowymi, nie mają swojego wydawcy, próbują robić coś ciekawego, co prezentują powiedzmy w większym czy w mniejszym stopniu. Czyli mają jakiś pomysł, ale niekoniecznie mają na to fundusze, tak? Dokładnie, żeby mogli zaprezentować to, co robią. Nie w jednej jak gdyby kategorii muzycznej typu rock czy pop, tylko chcieliśmy to zaprezentować w takim troszeczkę szerszym wydaniu, stąd też pomysł, aby było to w kategorii zarówno pop, jak i rock, alternatywa czy reggae, bo tego typu brzmień muzycznych w Wielkopolsce, no i nie tylko, jest, wydaje nam się, najwięcej. Panie Łukaszu, dlaczego właśnie Reset Club się zainteresował tym eventem? Znaczy, stworzyliśmy w ubiegłym roku podobną edycję festiwalu. W miarę dobrze się przyjęła, no i wyszedłem z pomysłem do Michała właśnie, żebyśmy wspólnymi siłami coś razem spróbowali. No i tak powstał pomysł, tak się zaczęło. Razem zaczęliśmy działać, Piotr do nas dołączył i wspólnymi siłami na razie powstał plakat, powstał plan cały i miejmy nadzieję, że festiwal się rozwinie w jak najlepszym kierunku. Czyli to już jest druga edycja w tym roku. Znaczy to jest pierwsza edycja pod nazwą Reset Music Festival i przy tej nazwie chcielibyśmy zostać i chcielibyśmy, żeby ten festiwal był jak najbardziej rozpoznawany po prostu, jak i w Poznaniu, jak i w całym kraju. Czy takich festiwali, takich eventów właśnie w Poznaniu brakuje? Michał? No, jako muzyk mógłbym się wypowiedzieć w tym temacie, że na pewno brakuje festiwalów, które gwarantują zespołom coś potem. Są festiwale, jasne. W Poznaniu jest kilka festiwali. W zeszłym roku była to Pyrka, tak? Tam Drunk Roller właśnie grało, znajoma kapela. To było dość fajnie zorganizowane, duży festiwal, duża scena, na koniec koncert z Daisy Zinkers, więc to była fajna inicjatywa. Mam nadzieję, że nasz festiwal również się w coś takiego w przyszłym roku przerodzi. No myślę, że ogólnie brakuje promocji tego undergroundu całego i tego wszystkiego, co się dzieje w jakiejś tam zaściankowej scenie muzycznej młodych ludzi, którzy chcą coś pokazać, tak? Bo wiadomo, że zespołów jest bardzo dużo w Polsce. Ludzie chwytają chętnie za instrumenty, chętnie za mikrofony i próbują stworzyć coś indywidualnego, coś swojego. Ale no, nie do końca przekłada się to też na jakąś tam jakość, a na pewno festiwal, w którym mamy jury, które ma do czynienia na co dzień z muzyką, bo i z Radia Merkury pojawi się ktoś z jury z Fabryki Zespołów, i z Radia Afery. W zeszłym roku było z Merkury, bo w tym roku jest Afera. Oczywiście o tych szczegółach i o festiwalu jeszcze będziemy mówić, ale teraz muszę Państwa przeprosić, bo Mateusz Borys przygotował raport i musimy mu oddać teraz. Mateusz, dobrze. Twój czas nadszedł, 18:30. Drodzy Państwo, zapraszam na raport.